progu fragmenty murów, a na wzgórzu zamek. Janickie miasto Skarszewy w tym roku obchodzi swoje 700-lecie. Dawna stolica województwa pomorskiego była świadkiem wielu wydarzeń, które miały ogromny wpływ na historię Kociewia i całej Polski. Janici, Krzyżacy i Polacy. Zamek burzony i odbudowywany. W XVIII wieku warownia została całkowicie rozebrana i przerobiona na magazyn solny. Odremontowane pozostałości fortyfikacji na stałe wpisały się w krajobraz Skarszew. Dziś mieści się tu Gminny Ośrodek Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Życie, jak widać, pisze różne scenariusze. Jak to się stało, że w tak historycznym miejscu powstał i tutaj funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury? Historia się toczyła. Doszliśmy do tego, że w tym zamku był kiedyś Sąd Grodzki, gdzie Józef Wybicki podejmował swoje pierwsze praktyki prawnicze, zresztą mieszkał w Skarszewo swojego wuja. Także w takim miejscu mógł powstać tylko Dom Kultury, gdzie, no i brawo, gdzie będziemy organizowali pracę artystyczną i zajęcia artystyczne i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców i gminy, i naszego miasta. Jak dobrze liczę, ponad 40 lat jesteście w tym budynku. 45 lat. Życie pisze różne scenariusze, jak powiedzieliśmy sobie na początku, ale scenariusz tego programu to również kulinaria. Proszę. Idę przygotować porządnego steka z dobrej wołowiny, z takim kociewskim sznytem. To życzę miłej pracy i szczęść Boże. Zapraszam później na niego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tereny Skarszew idealnie nadają się do upraw i hodowli, dlatego dzisiaj w sercu Kociewia przygotujemy prawdziwego pomorskiego steka tutaj właśnie z hodowli niedaleko Skarszew, bardzo dobrej odmiany krów Limuzeum. No ale wracajmy dzisiaj do naszego dania, które naprawdę będzie obfitowało w dość dużą ilość białka, a więc mam już zamarynowanego naszego steka. Stek zrobiony jest z polędwicy wołowej, a więc pokroiłem sobie w plasterki dosyć takie centymetrowej grubości polędwice, posypałem solą, doprawiłem pieprzem, dodałem rozmiażdżony czosnek i za chwilę będziemy sobie tą naszą polędwicę smażyć, ale żeby przygotować patelnię pod smażenie, najpierw musimy tłuszcz i całą patelnię zaaromatyzować, dlatego najpierw na patelni usmażę boczek. Jak on pięknie pachnie. Boczek jest z firmy Bekon. Firma Bekon nie tylko zajmuje się właśnie hodowlą krów rasy Limuzeum, ale również uprawiają kukurydzę. Piękne połączenie i to dzisiaj też połączymy na naszym talerzu. Będzie naprawdę bardzo pysznie. Od tego zaczynamy. Zobaczcie, cała patelnia już naszego bekonu gotowa. Pozwoliłem sobie zrobić jeszcze sałatkę, do której ukruszę troszeczkę jeszcze mięty, a w tej sałatce, szanowni Państwo, jest ogórek świeży, pieprz kolorowy, musztarda francuska. Odstawmy sobie to na bok, żeby się jeszcze zmacerowało. I drugim dodatkiem, który użyję sobie do naszego steka, to sos. Do tego sosu użyłem jogurt bałkański firmy Maluta. Może wydawać się Państwu, że konsystencja tego jogurtu jest taka bardziej jak serek, ale wbrew pozorom to właśnie jest dobry, gęsty jogurt. I teraz stworzyłem, szanowni Państwo, specjalnie też bałkański sos do tego właśnie jogurtu, na bazie tego jogurtu, gdzie jest ogórek konserwowy, cebula, bardzo duża ilość tabasco, żeby ten sos naprawdę był taki mocny i charakterystyczny. Dodałem do tego jeszcze koper i to wszystko się aromatyzuje. Nasz bekonik już się smaży. Musimy go tak przyrumienić, żeby był efekt crispy, a więc żeby on był taki mocno kruchy.
I proszę Państwa, nasz bekonik już tutaj dojrzewa. Zostały naprawdę kilka plastrów, żeby nam się jeszcze tutaj usmażyły. Te, które już się, już doszły, pościągam sobie do talerzyka. I teraz zobaczcie, że na tym tłuszczyku, który tutaj z tego bekonu się wytopił, będziemy sobie podpiekać delikatnie nasze maślane bułki. Szanowni Państwo, zobaczcie moją przepiękną ekspozycję, jak pięknie wyglądają te bułki maślane. Możecie sobie Państwo teraz to wyobrazić, jak to pięknie pachnie dobrymi kociewskimi drożdżami i w tej bułce będziemy właśnie podawać naszego steka. Tak więc, bekon już ściągnięty. Trzeba sobie, kochani, teraz ograniczyć trochę temperaturę i wrzucimy sobie nasze bułeczki, żeby lekko je podpiec, żeby były też w naszym steku chrupiące. Szanowni Państwo, ta bułka pachnie tak aromatycznie, bo zrobiona jest przez GS z Karszewy, a GS z Karszewy nie tylko robi takie bułki, nie tylko robi takie chleby, ale również piecze ciasta, na które Was ja osobiście specjalnie zapraszam. A więc dodajemy sobie tłuszczyk na naszą patelnię i też nie za dużo, żeby dobrze rozprowadzamy go po całej patelni. Zaaromatyzujemy nasz tłuszczyk czosnkiem. Bardzo delikatnie ściągam sobie nasz czosneczek. Ten tłuszczyk tutaj jest, naprawdę pachnie już czosnkiem. Na tak rozgrzaną patelnię posłuchajcie ten dźwięk. Prawda, że to jest melodia dla uszu kucharza? Podkręcimy jeszcze temperaturę. O właśnie. Niech moc będzie z nami. Kuchenkę rozgrzewam prawie że do czerwoności, bo nasza polędwica, broń Boże, nie może puścić ani odrobiny soku. W międzyczasie do naszej sałatki dołożę jeszcze malutowski, a więc ser, który nazywa się solan. Odłóżmy se na bok, żeby nie było tego też za dużo, żeby ten ser nam nie znominował naszej sałatki. I w tym momencie podchodzę szybciutko do naszego steka i go obracam. No i teraz, kochani, przygotowuję się już do finału, a finał naszego smażenia to masło, które musimy dołożyć do naszej patelni, żeby zbastować naszego steka, żeby to masło oblepiło naszego steka, naszą polędwicę. I co ciekawe, masło, które teraz dodam, wytwarzane jest w naturalnej maselnicy. Kawałeczki masełka trafiają już na patelnię. Tak jest. I teraz szybkim ruchem dołożymy jeszcze do naszej patelni kukurydzę, żeby ona nam się również obsmażyła i żeby dostała troszeczkę ciepła, bo będziemy ją komponować razem z naszym stekiem w bułce. No i teraz zaczynamy, szanowni Państwo, komponować naszą pomorską bułkę, kociewską bułkę, właśnie ze stekiem, z kukurydzą, z naszą sałatką, wszystkim tym, co żeśmy tutaj stworzyli. A więc sosik, ten właśnie na bazie jogurtu bałkańskiego, jest taki ostrzejszy, właśnie z tym tabasco. Smarujemy jedną, jak i drugą stronę. Tak jest. I teraz układamy na to dobry kawałek właśnie steka wołowego. Jak to pachnie. Do tego kukurydza. Już szybciutko. Raz
i niech będzie dwa. I teraz dobry bekon, wcześniej usmażony. Dobry plaster bekonu również wkładamy sobie do środka. Wszystko przyciskamy drugą częścią bułki. Wkładamy do talerza, do tego dodajemy odrobiną jeszcze sałatki, bo może komuś tej sałatki będzie mało. Właśnie dodając też ten dobry, niekruszący się ser. Sosik, bo może również Państwu tego sosu będzie mało. I żeby podkreślić ten kociewski charakter tego dania, tak po pomorsku, wbiję nóż, życząc Państwu smacznego. Zamek Janicki to perła w koronie Skarszew. Tło dziejowe tego miejsca jest jednak przeogromne. Musicie to koniecznie zobaczyć, a ja widzę się z Państwem w kolejnym odcinku.